Cześć, nazywam się Kajani. Jestem kolekcjonerką, jestem rekonstruktorką, piszę tematyczne artykuły, prowadzę wykłady i warsztaty, a w tej serii pokazuję książki godne polecenia. Dzisiaj zajmiemy się takim tomiszczem, dużym. Historia mody. Tytuł mówi sam za siebie i generalnie właśnie o tym to jest. To jest historia mody. Proszę was bardzo. Zaczyna się od czasów starożytnych. Poczekajcie. Ja to muszę jak zwykle zdjąć, żeby mi było wygodniej, a wam wygodnie oglądać. Czasy starożytne. Ubranka, rysunki, zdjęcia. Taka... To jest podstawa. Jeśli znacie angielski i chcecie się podkształcić w angielskim kostiumologicznym, chociaż większość obecnych osób używa słów angielskich zamiast polskich, jeśli chodzi o kostiumologię, co mnie trochę drażni, no ale po co czytać polskie czasopisma z epoki, prawda? No więc tu macie takie ogólne. Jeśli ktoś chce znać podstawy, to jest książka ok. Jeśli ktoś już te podstawy zna, to nie wiem, można mieć jako ciekawostkę na tej zasadzie.